rozkład tygodniowy Tarota na następny tydzień od poniedziałku 27 września do niedzieli 3 października, czyli tygodnia przełomowego z września na październik, tygodnia jesiennego. Kochani, zobaczmy, co powiedzą nam karty, co jest ważne, co wydarzy się w następnym tygodniu i na co należy zwrócić szczególną uwagę. Posłuchajmy wskazówek kart, by przemyśleć kroki w następnym tygodniu. Witam najserdeczniej wszystkich moich subskrybentów i nowych widzów, którzy znaleźli mój kanał na YouTubie. Mój kanał nazywa się Orakel Miłości u Loeli i bardzo dziękuję za odwiedziny. Proszę o subskrypcję mojego kanału z dzwoneczkiem u góry, byście dostawali moje najnowsze wróżby, które są dla Państwa darmowe. Proszę również o komentarze, feedback, czy wróżby z Państwem rezonują. Chcę, by kanał był żywy, by była ciągła interakcja, wymiana energii. Nieraz wystarczy w komentarzach mały smajlik, kwiatuszek, czy jedno słowo. Ważne jest, że czuję Waszą obecność i że wiem, że Wy wysłuchujecie moich wróżb i że mam dla kogo nakręcać te filmiki. Proszę również o lajki, czyli kciuczki w górę. Dziękuję serdecznie i zabierajmy się do pracy. Zobaczmy, kochani, co pokażą karty na każdy dzień następnego tygodnia. Wyciągnę 7 kart Tarota, 5 na dni robocze od poniedziałku do piątku i 2 na weekend, sobotę i niedzielę. Proszę o karty na następny tydzień. 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 Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek. Sobota i niedziela. Poniedziałek, as kielichów.
poniedziałek będzie uczuciowo, emocjonalnie. Początek jakiejś być może nowej miłości, nowego szczęścia, jakieś spełnienie, jakaś dobra okazja lub szansa na nową znajomość, która rozwinie się być może w coś pięknego, uczuciowego, emocjonalnego. Jak widzicie, emocje tutaj spływają z tego kielicha. Szansa w poniedziałek, która się pojawi, by być szczęśliwym, by rozwinąć głębokie uczucia. Nie przegapcie tej szansy i otwórzcie się na emocje, na nowy związek, nową znajomość, nową romantyczność, być może jakąś nową przygodę, która może przemienić się w coś bardzo emocjonalnego, miłosnego, romantycznego. Szansa na nowe szczęście, na spełnienie emocjonalne, nowy początek czegoś pięknego. Jeśli nie pytacie o relacje, to mówi ta karta również, że wszystko, co robicie, czy w pracy, właśnie w swoim zawodzie, róbcie z emocjami, z uczuciem, z miłością. Podchodźcie do waszych spraw, które wykonujecie z pasją, ze spełnieniem, z radością, przyjaźnie. I to na pewno docenią inni ludzie czy szefostwo. To na pewno przyniesie wam dobre przyjaźnie, związki. Także poniedziałek zaczyna się bardzo subtelnie, delikatnie, romantycznie, uczuciowo, emocjonalnie. Jesteście w poniedziałek pełni emocji, wypełniają was uczucia. Również biały gołąb mówi o pokoju, harmonii, o spokojnym czasie, spokojnym dniu. Następny dzień, początek również jakiejś nowej fazy w waszym życiu, początek nowego cyklu. Karta głupca, czyli błazna z numerem 0, mówi o tym, że zaczynacie coś od nowa, podejmujecie jakieś ryzyko, wyruszacie w jakąś drogę, to znaczy w przenośni. Zaczynacie być może jakiś projekt, który jest dla was ryzykowny, lecz nie podchodźcie do niego lekkomyślnie. Nie bądźcie naiwni, że jeśli będziecie lekkoduchem, lekkomyślni, nieodpowiedzialni, że to przyniesie wam sukces. Chodzi tutaj o nową życiową fazę, która być może zacznie się w następnym tygodniu, we wtorek. I bądźcie otwarci, bądźcie ciekawi, idźcie otwarci na ten nowy projekt, pomysł, na ten nowy początek. Bądźcie otwarci i spontanicznie po prostu zacznijcie tutaj ten projekt, tą współpracę, czy zacznijcie ten nowy związek z lekkością, radością, spontanicznością, kreatywnością. Nieraz zaczyna się coś nowego, co jest bardzo dużą niespodzianką dla was, mile was zaskakuje i udaje się. Uważajcie jednak, byście nie wpadli w jakąś panikę, chaos. Byście nie byli za luźni czy za bystroscy. Oczywiście, jeśli nawet
zaczniecie tą nową fazę w Waszym życiu, nowy projekt, nową pracę, nową współpracę spontanicznie, z lekkością, nie oznacza to, że macie postępować jak głupiec. Nowa miłość ewentualnie stoi tutaj też na Waszej drodze. Nie przegapcie czegoś ważnego lub nowy początek, nowa faza w obecnym związku, w którym być może mieliście jakieś ciche dni, kryzys. Czyli tutaj we wtorek zdarzy się również coś bardzo ciekawego, radosnego, pięknego, nowego i będziecie znowu stali na początku Waszej drogi, na początku jakiegoś projektu, czy na początku jakiejś nowej współpracy, czy na początku nowego związku. Nie przegapcie tej szansy i miejcie oczy już szeroko otwarte, ponieważ w następnym tygodniu właśnie być może pojawi się nowy partner. Tutaj też ten wtorek jest radosny. Wtorek karta głupca mówi też hej przygodo. Hej przygodo, może coś otworzy się ciekawego, jakiś pomysł, który powitacie z radością. W środę, kochani, karta rydwanu. Akcja. Szybka akcja. Szybkie zmiany. Lub właśnie szybkie przygody, szybkie wydarzenia. Jakaś akcja, którą macie chęć zrobić, jakiś ruch, gdzie będziecie musieli zdecydować się na jeden konkretny kierunek drogi. Uważajcie również, by konsekwentnie brnąć w tej szybkości tych zmian, w tej akcji, by brnąć konsekwentnie do określonego celu. By nie rozmyślić się, nie wahać, nie zmienić w połowie drogi swojej decyzji. Tutaj powstaną być może jakieś nowe znajomości. Bądźcie odważni dla różnych zmian, dla tej akcji, która się wydarzy. Szukajcie nowych celów, które będziecie chcieli z odwagą, pewnością siebie, szybkością, witalnością, energią zdobyć. Tutaj ta karta mówi również o ewentualnej przeprowadzce lub o podróży autem, o szybkim rozwoju, o pewności siebie, o jakiejś przygodzie. Ta karta mówi również o partnerze, który jest typem furiata, narwańca, który szybko realizuje swoje pomysły, który przyjedzie. Ta karta mówi również o szybkim seksie, skok w bok. Uważajcie, oczywiście, jeśli czegoś takiego nie chcecie, by jakaś osoba, jakiś mężczyzna nie zawrócił Wam tutaj w środę w głowie. W czwartek, Ritter des Schwerte, czyli rycerz mieczy. Rycerz mieczy jest osobą waleczną, również agresywną, która agresywnie walczy o swoje. Bez skrupułów, zimno, racjonalnie walczy o osiągnięcie swoich celów. Uwaga, kochani, czwartek jest bardzo niespokojnym dniem. Ktoś może pojawić się w Waszym życiu w czwartek,
i zrobi chaos. Wasz spokój zaburzy i być może nawet tutaj pojawi się jakiś stres, jakaś kłótnia. Być może będzie ktoś tutaj w stosunku do was niecierpliwy, będzie z wami o coś się wykłócał, konkurował, walczył o coś, dopominał się czegoś. Więc uważajcie. Uważajcie również, żebyście wy nie weszli w tą właśnie tutaj energię rycerza mieczy. Rycerz mieczy jest oczywiście osobą szybką, agresywną, odcinającą szybko rzeczy, które mu nie służą, walczącą po trupach, bez emocji, o swoje. Uważajcie, by nie wejść też w taką energię, by nie skrzywdzić kogoś po drodze. Jednakże być może w czwartek będzie coś ważnego, o co będziecie musieli zawalczyć. Niektórzy z was mają być może rozmowy kwalifikacyjne, jakieś ważne rozmowy w banku, czy walczą o nową pracę, nowe zarobki. Także tutaj należałoby oczywiście racjonalnie, bez emocji, rozumem walczyć o to, lecz uwaga, by nie wpadać w jakąś agresję. W czwartek będzie niespokojny, bez uczuć, bez emocji. Tutaj jesteście nastawieni tylko na walkę o swoje. Także uwaga, kochani, w czwartek, żebyście z kimś się nie pokłócili, nie weszli w jakieś sprzeczki, w jakąś konkurencję, w jakieś niezdrowe energie, by nie narobić sobie jakichś szkód lub by kogoś nie zranić. Po tym burzliwym czwartku, ewentualnie pełnym kłótni, agresji, jest piątek, gdzie macie znowu dużo pomysłów, gdzie macie dużo różnych alternatywnych rozwiązań i nie wiecie, którą opcję wybrać. Tutaj marzycie o czymś, wspominacie coś, macie być może nawet iluzje, dużo pomysłów, które nigdy nie są możliwe do zrealizowania. Także proszę uważać w piątek, by nie wpaść w jakąś iluzję marzeń. Tutaj też uwaga na to, byście nie byli oszukani, byście nie zakochali się w kimś, kto nie da wam tak naprawdę szczęścia, tylko będzie to iluzja. Tutaj macie dużo marzeń w piątek, ale uważajcie, czy wszystkie te marzenia są rzeczywiście realne do zrealizowania. Wybierzcie z tych wielu pomysłów tylko te, które naprawdę realnie twardo stąpają po ziemi i można je realnie zrealizować. Nie miejcie iluzji, nie miejcie wizji, nie snujcie tylko planów, tylko spróbujcie skonkretyzować swoje marzenia, by je rzeczywiście autentycznie zrealizować. Kochani, taki tydzień od poniedziałku do piątku, uczucia, nowy początek, ryzyko, przygoda, jakieś szybkie zmiany, walka o swoje i dużo różnych pomysłów, alternatywnych rozwiązań, marzeń, wspomnień, iluzji. W sobotę trzymacie się jednak swojego.
cztery monety mówią o tym, że wszystko to, czego się dorobiliście, trzymacie dłońmi i rękoma, nogami bardzo, bardzo mocno, by ktoś Wam tego nie zabrał. Tutaj mówi ta karta w sobotę o tym, że macie być może strach, lęk. Lęk, by czegoś nie stracić. Lęk, by ktoś Wam właśnie nie odebrał tego wszystkiego, co macie, Waszych dóbr, dóbr finansowych, czy jakichś innych dóbr w postaci pracy, zarobków. Tutaj jest, bądźcie w sobotę ostrożni. Tutaj też karta to mówi, że walczycie o swoje nie tylko dobra materialne, ale również wierzenia, reguły, priorytety. Że walczycie o swój związek, trzymacie się kurczowo wszystkiego, co się już do tej pory dorobiliście, czy nawet waszego partnera, waszego związku, trzymacie się kurczowo i nie chcecie puścić. Tutaj macie po prostu w sobotę jakieś lęki przed stratą, przed stratami. Chcecie tak jakby wszystko ochronić. Więc uważajcie oczywiście w sobotę, by nie grać na przykład w jakieś gry, by nie stracić wszystkiego, by nie podpisać czegoś bezmyślnie, gdzie grozi Wam strata Waszych obecnych dóbr. Tutaj w sobotę musicie walczyć o swoje, by nikt Wam tego nie zabrał, Was nie oszukał i jeszcze musicie, oda powinniście, chcecie, potrzebujecie mieć poczucie bezpieczeństwa. Ponieważ Wasze lęki przed stratą dotychczasowych dóbr są ogromne. Trzymacie się starych rzeczy. Nie chcecie ich wypuścić z rąk. Także uważajcie, uważajcie też w sobotę, kochani, przed być może nadmiernym skąpstwem. Ta karta czterech monet jest również kartą skąpstwa. Kartą skąpca, który trzyma się kurczowo wszystkich rzeczy, które ma i nie chce się nimi dzielić. Nie tylko nie chce ich stracić, ale nie chce się nimi dzielić. Więc uważajcie, by ktoś w sobotę nie postrzegał Was jako skąpca. W niedzielę bubę buław, czyli bube der Stäbe, to jest paść buław. Paść buław to jest młoda osoba, młodsza od Was. Młoda wiekiem, dziecinna, infantylna, bez doświadczenia, ale o dużej witalności, temperamencie, dużej radości życia, pozytywnym myśleniu. Jest to być może ktoś spod znaku barana, lwa lub strzelca, kto w niedzielę będzie chciał tutaj Wam zaimponować. Jakiś nowy początek, jakiś impuls, który Was zaszczyci, który Wam się spodoba, jakaś osoba, która Was zaszczyci, zachwyci. Być może pojawią się nowe możliwości, gdzie powinniście bardzo aktywnie, energicznie tutaj zareagować. Jeśli jest to mężczyzna, który przyjdzie w niedzielę do Was lub, nie wiem, zadzwoni, szuka kontaktu, zaprosi na randkę, odwiedzi, uważajcie, ponieważ tutaj oczywiście mówimy również o początku seksualności. Paś buław trzyma w ręku buławę,
Owszem, jest to osoba młoda, niedoświadczona, niewinna, ale jest to karta buław, czyli ognia, pożądania, namiętności, seksualności. Także tutaj być może dla niektórych z Was będzie się zgadzać, że przyjdzie osoba, jakiś młody kochanek, młody partner, który będzie szukał z Wami bardzo gorącego, ognistego kontaktu miłosnego, aktu miłosnego w niedzielę. Będzie to osoba być może młodsza od Was, pełna wigoru, pełna również pożądania. Kochani, tak zapowiada się nasz tydzień następny. Różnoraki, ciekawy, pełen zmian, ryzyka, przygód, emocji, no ale również walki o swoje być może, o swoje cele. Tydzień pełen pomysłów, wizji, snów, marzeń, wspomnień, wyborów. Również trzymania się swoich dóbr, priorytetów, reguł, rodziny. I w niedzielę tutaj jakaś aktywność lub spotkanie z jakąś młodą osobą, która płonie tutaj bardzo dużą witalnością. Ciekawy tydzień, pełen wspomnień, ponieważ tutaj mamy również w przełożeniu kart Lenormanda wspomnienie dzieciństwa, sześć kielichów, wspominanie starej miłości, przypomnienie sobie pięknych czasów z dzieciństwa lub z przeszłości. Tutaj mamy również marzenia. Wspominamy ludzi lub miejsca z czasu wcześniejszego. Przypominamy sobie jakieś stare kontakty lub starą miłość i chcemy jakby, by te emocje w nas odżyły, by to wróciło. Tutaj mamy właśnie taką kartę wspomnień, marzeń. Czyli tutaj przyjdą właśnie takie wspomnienia w następnym tygodniu i dużo pomysłów. Kochani, życzę Wam udanego tygodnia i wszystkiego dobrego, by Wasze zmiany, jakieś akcje, jakieś nowe pomysły, czy może nowa znajomość, nowa miłość, nowe partnerstwo, nowy początek jakiegoś partnerstwa, nowy początek jakiegoś pożądania, namiętności, by to wszystko było pozytywnym doświadczeniem dla Was. By następny tydzień był tygodniem oczywiście pięknym. Spełnieniem marzeń. By był tygodniem udanym. Tego Wam życzę, tego życzę sobie, tego życzę nam wszystkim. Dobrego, pięknego, następnego tygodnia. Tygodnia pełnego jesiennych wibracji, jesiennych kolorów. Do usłyszenia już wkrótce.